Witam serdecznie, moi drodzy. Jestem dzisiaj w Kazimierzu Dolnym i zamierzam zrobić dla Was taki odcinek, krótki przewodnik, gdzie i jakie piwa możecie tutaj dostać. Także mówimy tutaj o kraftach i o piwach regionalnych, lokalnych, czy tak zwanych przeze mnie upominkowych albo pamiątkowych, bo oczywiście koncerniaczki dostaniecie tutaj w każdym lokalu, czy w każdym sklepie, a tymczasem ja mam trzy takie sprawdzone miejscowe i Wam je dzisiaj pokażę, ale także piwa z serii kazimierskie możecie dostać w każdym sklepie. Także zaczynamy już podróż. Piękne widoki, nieprawdaż? Wszystko dzisiaj tutaj fajnie wygląda, pusto, także można spokojnie kręcić. Tak wygląda rynek w Kazimierzu Dolnym, moi drodzy. Kamieniczki. Lodziarnie, także generalnie przyjemnie, chociaż ludzi wyjątkowo dzisiaj mało. Także słuchajcie, miejscówka numer 1 wygląda tak, mamy pizzerię Oregana, a tutaj mamy zacne trunki i piwa regionalne, niestety zamknięte jak widzimy. Możemy tam dostać właśnie piwa z serii kazimierskie, nawet piwa nałęczowskie, coś z Czarnego Kota oraz piwa z browaru restauracyjnego w Puławach, browaru Trzy Korony. Także tutaj jest duży asortyment, chyba najbogatszy z tego co widziałem. Także idziemy wzdłuż rynku i zaraz pokażę Wam drugą miejscówkę z fajnym piwem. Widzę, już cyganki są, będą chciały wróżyć. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o to piwo kazimierskie, to możecie je też dostać w prawie każdym spożywczaku. To są dość popularne piwa, także na luzie dostaniecie bez problemu. Ale gorzej z piwami, o których Wam teraz powiem i są tutaj tylko w jednym miejscu. Także słuchajcie, miejscówka numer 2 jest tam, czyli piekarnia Usarzyńskiego. Tu możecie kupić piwa z serii Kazik. Piłem lagera bodajże i był całkiem niezły. Jest ich chyba kilka rodzajów. Generalnie kosztują około 8 zł, a przynajmniej kosztowały. Zobaczymy jak będzie teraz. Także to jest miejscówka numer 2. I zaraz przejdziemy do lokalu, w którym możecie napić się kraftów w Kazimierzu Dolnym. Patrzcie jak tutaj jest ładnie. Zmierzamy teraz do miejsca zwanego Małym Rynkiem. I tutaj właśnie znajduje się lokal, w którym możemy napić się kraftu, czyli przystanek Dobra. Jestem ciekaw, czy będzie on czynny, ponieważ przeważnie z tego co widziałem, czynny był w weekendy. Także nie wiem, może już sezon się zaczął i jest czynny cały tydzień, ale zobaczymy co i jak. Także słuchajcie, jesteśmy już coraz bliżej. Tak wygląda ta miejscowa, już nam się tutaj wyłania z zakrzaków. I przed nami przystanek Dobra, ten pierwszy lokal po lewo w tej wielkiej chacie. Ale niestety widzę, jest nieczynny, drzwi zamknięte na cztery spusty, także też tutaj raczej nie będzie jak zwiedzić. W każdym razie możecie sobie zobaczyć, tak wygląda taras, takie drewniane, rozkładane krzesełka. Troszeczkę jak w kinie. Coś tu widzę malowali, to nie będę wchodził. Ale klimacik moim zdaniem jest. Także słuchajcie, to były trzy miejscówki. Ja teraz idę kupić piwa i później pokażę Wam co kupiłem. Oraz w kolejnym odcinku zdegustujemy te piwa i zobaczymy jak one smakują. Czy warto je kupić, czy nie. Także widzimy się za chwilę. W ogóle obczajcie jaki numer, szukałem tego piwa, a tu przyjechałem do Kazimierza i jest kampinoskie sosnowe, także stestuję chętnie. Także słuchajcie, tak wyglądają moje dzisiejsze łupy. Kupiłem 5 piwek, także będzie co testować, kampinowskie oczywiście stestujemy oddzielnie. Także słuchajcie, no jeżeli chodzi o ten odcinek to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się na degustacji, trzymajcie się, cześć.